Przy leszczyńskiej ćwiczni odsłonięto tablicę informacyjną poświęconą działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie, które zostało założone w 1902 roku. Tablicę odsłonięto w 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jako że działacze Sokoła szybko przystąpili do działań powstańczych i mieli duży udział w walkach wyzwoleńczych. Tablica stanęła przy Leszczyńskiej Ćwiczni nie bez powodu. Leszno wróciło w granicę Polski 17 stycznia 1920 roku i wtedy postanowiono reaktywować działalność towarzystwa. Nastąpiło to już 23 stycznia. To właśnie na Leszczyńskiej Ćwiczni odbywały się pierwsze zajęcia druhów w Sokoła, także mieszkańców Leszna zachęcono do udziału w treningach. Zajęcia w budynku Ćwiczni odbywały się aż do wybuchu wojny w 1939 roku. To właśnie II wojna światowa przerwała działalność Towarzystwa w Lesznie. Tym razem na reaktywację towarzystwa trzeba było czekać o wiele dłużej. Udało się to dopiero w 2011 roku.